3 lata temu pewne miasteczko liczyło 25 tysięcy mieszkańców. Przez 3 ostatnie lata każdego roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 10%. Oblicz, ile osób mieszka w tym miasteczku. Co musimy zrobić, żeby obliczyć tą ostateczną liczbę mieszkańców miasteczka? Musimy po prostu tą liczbę, 25 tysięcy, zmniejszyć 3 razy o 10%, czyli raz od niej odejmiemy 10% tej liczby, potem drugi raz odejmiemy 10% nowej liczby i tak dalej. Tak musimy zrobić aż 3 razy. I możemy to zrobić albo na przykład na piechotę, albo wykorzystując ciąg geometryczny. Ja może pokażę dwa sposoby. Najpierw zrobimy na piechotę, a potem jeszcze ciągiem geometrycznym. Czyli robimy tak. Pierwszy rok mija i liczba mieszkańców maleje o 10%, czyli wtedy wynosi... napiszmy sobie, że to jest pierwsza obniżka, że tak powiem. 25 tysięcy minus 10%. 25 tysięcy, to się równa 25 tysięcy minus, procenty zamieniamy na ułamek, czyli minus 1 dziesiąta 25 tysięcy, no i to się równa, tu się 0 skraca, odejmujemy od 25 tysięcy 2500, czyli zostają 22 tysiące i jeszcze 500 mieszkańców. Tylu mieszkańców zostało po roku. Teraz mija drugi rok i znowu liczba mieszkańców maleje o kolejne 10%, czyli od tej liczby odejmujemy 10% tej liczby, czyli piszemy 22 500 minus 10% tej liczby, od razu napiszę minus 1 dziesiąta, zamieniając procenty na ułamek, z 22 500. To się równa, tu nam się zera skracają, i odejmujemy od 2500 2250, czyli ostatecznie otrzymamy 20 tysięcy i jeszcze 250 mieszkańców. Tylu zostało po drugim roku. No i teraz mija trzeci rok i od tej liczby znowu odejmujemy 10% tej liczby, czyli piszemy 20 250 minus 10%, czyli minus 1 dziesiąta właśnie z tej nowej liczby mieszkańców, czyli z 20 250, to się równa, tutaj zera znowu się skracają, no i odejmujemy od tej liczby 2025 i po odjęciu otrzymamy 18 225. No i to jest szukana liczba mieszkańców po 3 latach, która powstała w wyniku tych 3 obniżek o 10% za każdym razem. To jest dobre rozwiązanie. Ja teraz jeszcze może pokażę, jak można było to samo zrobić trochę szybciej ciągiem geometrycznym. A mianowicie to rozwiązanie wówczas by wyglądało w taki sposób. Oddzielę sobie tutaj to pierwsze rozwiązanie. No i tak, pierwszy wyraz ciągu geometrycznego to będzie A1, bazowa liczba mieszkańców, czyli 25 tysięcy. No i iloraz ciągu geometrycznego, czyli Q, będzie równe 9 dziesiątych, ponieważ zmniejszenie takiej liczby mieszkańców o 1 dziesiątą jest równoważne z pomnożeniu tej liczby przez 9 dziesiątych, czyli Q jest równe 9 dziesiątych. I my musimy obliczyć ilość mieszkańców po 3 latach, po 3 obniżkach, czyli tak naprawdę czwarty wyraz tego ciągu. Wyraz, który powstaje z pierwszego, czyli z A1, przez pomnożenie go przez iloraz ciągu geometrycznego Q w potędze trzeciej, czyli A4 jest równe 25 tysięcy razy Q, czyli razy 9 dziesiątych do trzeciej. No i to po podniesieniu do potęgi i wymnożeniu powinno dać ten sam wynik, czyli dokładnie 18 225. Tak czy inaczej, to jest szukana odpowiedź do tego zadania.